Witajcie, to ja Wojtek Pietraszek. Pokazuję Wam tym razem Gem Tuner firmy Ibanez. Tutaj tylko poglądowo pokazuję, jak on mniej więcej wygląda. Pokazuję, jak wygląda z zewnątrz. No oczywiście razem z tym tunerem to mamy pudełko oryginalne. Mamy tutaj wypisane ilość bitów. Rodzaje bitów, bo to, jeśli jeszcze nie wiecie, to jest urządzenie, które ma po prostu wbudowany automat perkusyjny, no i metronom, czyli mamy do wyboru metronom, automat, dodatkowo stroik, tuner oraz, co ciekawe, wzmacniacz gitarowy, taki mini wzmacniacz gitarowy. Naturalnie jeszcze tutaj mamy instrukcję w języku, w różnych językach, no w języku angielskim to jest podstawowe, niestety po polsku tutaj nie ma instrukcji. Mamy instrukcję w języku chińskim, japońskim, jakiś takim, ale jest oczywiście po angielsku. Niestety nie ma po polsku. No dobra, teraz przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. Tutaj mamy włącznik. No i tutaj teraz jest podłączony stroik. Działa naprawdę bardzo sprawnie i precyzyjnie. Nie ma jakichś takich zamuleń. Przyjrzyjmy się teraz samemu urządzeniu z bliska, z czym to się je, jak to działa i tak dalej. No widzicie, sama wielkość jest taka, mniej więcej jak dłoń, grubość powiedzmy na 1,5 palca. Tutaj na samej górze mamy włącznik on-off. Teraz włącza się nam funkcję tunera, stroika. Jest bardzo precyzyjny w strojeniu, nie zamula tak jak niektóre stroiki. On dosyć faktycznie wyraźnie pokazuje dźwięki i bardzo, bardzo precyzyjnie, jak widać. Możemy oczywiście tutaj wybrać też, czy to mają być krzyżyki, czy bemole, więc też dobra opcja. W zasadzie rzadko się spotykałem tutaj w tym w opcji strojka. Mamy do wyboru, wybieramy sobie function, tym przyciskiem wybieramy, czy to ma być częstotliwość, którą możemy sobie zmienić w zakresie oczywiście od 435, jak widzicie, no na standardowo oczywiście mamy 440. Wybieramy sobie też bemole, czyli jakby można powiedzieć takie uproszczone strojenie do czterech bemoli, jak widzicie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Teraz jak tutaj dalej? Następny motyw to mamy metronom. No i oczywiście tutaj mamy tak funkcję bit, czyli po prostu metrum. Sobie możemy zmieniać przyciskiem tutaj w górę, w dół, jaki to ma być metrum. Następne to jest tempo, którym sobie po prostu zmieniamy. Widzicie, zmienia się wartość, szybkość klikania. Następna to jest opcja, to jest tap tempo, czyli to jest coś takiego, że naciskamy tutaj strzałką do góry. Oczywiście mogę ściszyć, jak troszkę denerwuję. Strzałką do góry naciskamy 8 razy w danym tempie, które potrzebujemy. Na przykład... O, wyszło tempo 147. To widzicie, no to jest kwestia taka po prostu, żeby kilka razy, no to ja to obczajałem, że to wyszło akurat po 8 razach nabijało. Tutaj na przykład się teraz zmieniało po kilku razach. O, po dwóch. Więc w zasadzie trzeba skorygować to. Tap tempo działa po dwóch uderzeniach. Na przykład mam raz, dwa. Zmienia się tempo. To jest dosyć ciekawa opcja, po prostu jeśli mamy jakiś utwór, czy wiemy na przykład, jak leci jakiś dany utwór znany, no i teraz w jakim tempie oni to grali, no to można sobie powybijać. Oczywiście może być też więcej razy, po prostu trzeba parę razy poklikać. Teraz mamy co następne, tak, tap tempo, no oczywiście możemy wyłączyć, tak żeby nam po prostu nam to klikało.
Klikanie samo, jak słyszycie, jest dosyć takie przyjemne dla ucha i nie wnerwiające. Mamy oczywiście jeszcze wyjście na słuchawki, że możemy sobie ćwiczyć bez tego klikania tak w przestrzeni, tylko możemy sobie po prostu dać słuchaweczki do uszków. Teraz mamy co? Następny motyw to byłby następna funkcja, już to automat perkusyjny. W automacie perkusyjnym natomiast mamy tak funkcję tempo, czyli po prostu sobie zmieniamy strzałkami rodzaj tempa. Tak jak widzicie, no raz mamy jeszcze sam rytm, czyli po prostu możemy wybierać z tych wymienionych wcześniej 20. Możemy sobie po prostu wybrać już jakieś, które nam odpowiadają. Oczywiście możemy podłączyć, zgłośnić. Naturalnie możemy jeszcze podpiąć tak, żeby nam słychać było to we wzmacniaczu. Możemy też oczywiście zrobić, że wyjściem słuchawkowym możemy po prostu puścić na wzmacniacz, ewentualnie na jakąś wieżę czy gdzieś, żeby było jeszcze głośniej niż tutaj w tym momencie jest. No i ostatnia funkcja to jest po prostu